Cały świat tkwi w złem. Pierwszy list Jana, 5, rozdział 19, werset. Nastała nowa epoka, era rzekomej swobody. Od pewnego czasu obserwujemy stopniowe odrzucanie dotychczasowych obyczajów, norm czy poglądów uważanych za staromodne i krępujące. Czy przyniosło to człowiekowi prawdziwą swobodę? Rocznie z różnych powodów tysiące małżeństw się rozwodzi. Nawet pośród osobami religijnymi podającymi się za chrześcijan. Czy żyjąc osobno, ludzie rozwiedzeni są przez to szczęśliwsi? Inni wcale nie zawierają związków małżeńskich, lecz żyją ze swoim partnerem bez żadnych zobowiązań, tak zwaną kocią łapę. Czy jest to lepsze rozwiązanie niż małżeństwo? Wielu ludzi popełnia samobójstwo dobrowolnie, w cudzysłowie dobrowolnie, odbierając sobie życie. Czy rzeczywiście jest to ich dobry i swobodny wybór? Młodzi ludzie na próżno szukają wolnych miejsc na wyższych uczelniach, natomiast absolwenci szkół wyższych miejsc pracy. Wielu ludzi jest niezadowolonych ze swojego życia rodzinnego, szkoły, do której uczęszczają, czy polityki prowadzonej przez państwo. Niezadowolenie dosięgło nawet takich sfer jak przyrodzona płeć. Tysiące bezrobotnych lub zmarginalizowanych nie ma żadnych perspektyw i nadziei na przyszłość. Jednak wszystkie te problemy są tylko przejawami, symptomami czegoś znacznie poważniejszego, za co ponosi odpowiedzialność sam człowiek. Gdyż dzisiaj ludzkość żyje w mylnym przekonaniu, iż jest w stanie sama decydować o swoim losie. Dlatego w swoich planach całkowicie pomija Boga. Człowiek nie uwzględnia podstawowej prawdy, że jest istotą upadłą, która oddaliła się od Boga Stwórcy. Jest straconym grzesznikiem, niezdolnym do czynienia dobra. I sam o własnych siłach człowiek nie jest w stanie rozwiązać problemu tkwiącego w nim zła. Bóg jest w stanie to uczynić. On posłał na tę ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela ludzi. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie udał się za nas na krzyż. Tam też rozprawił się z grzechem, ponosząc zastępczą śmierć za grzeszników. Każdy, kto w pokucie i szczerym pragnieniu posiadania, zbawienia, zwróci się do Niego, otrzyma pokój z Bogiem. Cały świat tkwi w złem. Pierwszy list Jana, 5, rozdział 19, werset.